Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Plotki o premierze PlayStation 5 krążą po internecie już od jakiegoś czasu, a ja sam zdążyłem nawet nagrać o tym już jeden film. Jednak ich ostatnia intensyfikacja skłoniła mnie do ponownego przyjrzenia się temu tematowi. Pamiętaj oczywiście, że są to tylko plotki i większość z informacji zawartych w tym filmie nigdy nie została oficjalnie potwierdzona. No dobra, to teraz łapka w górę, jeżeli jesteś nowy, to również sub z dzwonkiem i miłego oglądania. Według jednego z przecieków, data ogłoszenia następcy PlayStation 4 ma nastąpić już 21 lutego 2019 roku na specjalnej konferencji zorganizowanej przez Sony, tak samo jak miało to miejsce przy zapowiedzi PlayStation 4. Jednak tą wersję podważa decyzja Sony o rezygnacji z tegorocznych targów E3 i Sony potwierdziło już oficjalnie, że na targach E3 2019 się nie pojawi i to jest pierwsza taka sytuacja od początków istnienia imprezy E3, czyli od ponad 20 lat. No właśnie. Jeżeli Sony nie pojawi się na targach E3, a miałoby ogłosić następcę PlayStation 4 21 lutego, to dlaczego miałoby rezygnować do tak dobrej okazji do promocji swojego sprzętu na targach E3? Inne przecieki, do których ja się skłaniam, mówią o prezentacji na początku drugiej połowy 2019 roku, czyli w okolicach sierpnia lub września 2019 roku, a samej premierze na wiosnę 2020 roku. Co prawda, rezygnacja z tak gorącego okresu, jakim jest okres świąt, na pierwszy rzut oka wydaje się szaleństwem, ale wystarczy spojrzeć na sprzedaż PlayStation 3 w pierwszym roku po premierze PlayStation 4. Jak się okazało, już po premierze PlayStation 4, PlayStation 3 przez cały rok sprzedawało się lepiej od swojego następcy. Więc Sony może jeszcze chcieć wyczyścić magazyny z PlayStation 4, sprzedając je w dobrej cenie podczas świąt Bożego Narodzenia 2019, a z premierą PlayStation 5 poczekać na wiosnę przyszłego roku. Co do specyfikacji, jedyną potwierdzoną informacją jest to, że dostawcą APU, czyli CPU plus GPU dla najnowszego dziecka Sony, ponownie będzie AMD, a system będzie oparty o znaną architekturę x86. Jednak ta informacja pozwala nam wnioskować, że za serce PlayStation 5 będzie odpowiadał customowy CPU Ryzen stworzony w 7-nanometrowym procesie oraz architekturze Zen 2. I będzie to gigantyczny przeskok w porównaniu do leciwego i słabiutkiego Jaguara, który jest zarówno w PlayStation 4, jak i Xbox One. Natomiast za grafikę będzie odpowiadał specjalnie przygotowany już w architekturze Navi, wyposażony aż w 16 GB pamięci VRAM potwór. Prawdopodobnie będzie to GDDR6, z czego do wykorzystania przez deweloperów ma być udostępnione aż 14 GB. To wszystko razem daje nam wydajność w granicach 11 teraflopów, także niemal dwukrotnie więcej od najpotężniejszej obecnie konsoli Xbox One X. Specyfikacja brzmi aż za dobrze, więc ile za to zapłacimy? Prawdopodobna cena PlayStation 5 będzie znacznie wyższa od premierowej PlayStation 4 i ma wynosić $499 w porównaniu do 399, które musieliśmy zapłacić za premierowe PlayStation 4. Także w Polsce na premierę obstawiam cenę w granicach 2299 zł. No dobra, to specyfikację techniczną mamy już omówioną, a teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze. Mowa oczywiście o grach. Jakich gier możemy spodziewać się na premierę konsoli? Zapewne na samej premierze dostaniemy głównie tytuły cross-genowe, czyli działające zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Deweloperzy nie chcą rezygnować z tak dużej bazy użytkowników konsol 8 generacji. Jednak tytuły na PlayStation 5 mają śmigać w pełnym 4K oraz 60 FPS-ach. Od Sony myślę, że będzie to The Last of Us 2, Ghost of Tsushima i Death Stranding. A od wydawców third party na pewno dostaniemy jak zawsze nowego Battlefielda, Call of Duty czy FIFA. Na wiele ekskluzywnych tytułów premierowych bym nie liczył, ale plotka mówi, że być może zobaczymy God of War 2 oraz Horizon 2. Ostatnia z plotek mówiąca o premierze PlayStation 5 dotyczy PlayStation VR 2. Wraz z premierą nowej konsoli mamy dostać również właśnie nowe, ulepszone gogle wirtualnej rzeczywistości, które, uwaga, mają być bezprzewodowe i zapewniać wyświetlacz w dużo wyższej rozdzielczości. Tutaj ja najbardziej obawiam się o cenę takiego zestawu. Największą zaletą i niepodważalną zaletą PlayStation VR jest właśnie ich niska cena na tle konkurencji. No dobrze, to tyle plotek. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie i czy czekacie już na konsolę 9 generacji. Dzięki, że oglądaliście mój film. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Na razie!